Ja wyczytałam w drugiej klasie książkę o psie, który jeździł koleją po apokalipsie. Bardzo bym chciał, żeby koszmarny kawałek poradnik całego życia był w naszej bibliotece, bo na przykład tam można się dowiedzieć, że człowiek, jeżeli kicha, to zawsze zamyka oczy. Nigdy ich nie będzie miał otwartych. Nie może człowiek polizać, nie może polizać łokcia. I jeżeli się kichnie, to kichnięcie leci 120 km na godzinę. Nazywa się maleństwo myśli o wdzięczności. Ona uczy dzieci, że trzeba być za wszystko wdzięcznym. A wdzięczność znaczy, żeby być szczęśliwym z tych rzeczy, które się już ma. Nawet taki drobniutki. Ja bym chciałam, żeby były różne encyklopedie, na przykład o dinozaurach. Najzabawniejszą książkę, jaką przeczytałam, to był Dziennik Cwaniaczka. Moim zdaniem najzabawniejszą książkę, którą czytałam, to była jego wizerunek Longin Marcina Prokopa. Biały Kieł. Piotr. Magiczne Dżelo. Podróże Gullivera. Władca Pierścień. Właśnie braci Grimm. Przygody Tomka Sawyera. Powieści z Narni. Najważniejsze postacie historii. Bardzo lubię czytać białe kruki, ponieważ one są rzadkie i czasami są bardzo przygodowe i bardzo fajne. Ale chyba moim najulubieńszymi są książki o jakichś słabych postaciach, na przykład uwielbiam o Leonie. Czytać biografię. Kocham, po prostu uwielbiam. Właśnie ostatnio czytałam taką fajną biografię i naprawdę mi się podobała, jest bardzo pouczająca. Uwielbiam czytać książki przygodowe, opowiadają o różnych przygodach różnych bohaterów. Są tam zaklęcia, różne bronie, albo na przykład lubię też czytać książki fantastyczne o wróżkach. Moim zdaniem w naszej bibliotece powinno być więcej książek popularno-naukowych, bo na przykład gdy mamy sprawdzian z matematyki lub z historii, to nie możemy wypożyczyć książki, tylko niestety do internetu.